Ja chciałam powiedzieć wam jedną rzecz, myślę, że ku zachęcie. W kontekście tego, co w czasie uwielbienia powiedział Michał. Nie będę mówić wam całego świadectwa. Powiem tylko fragment, który jest właśnie powiązany z tym. Ja byłam, zanim się narodziłam na nowo, byłam bardzo, bardzo cyniczną osobą. Oczywiście za tym stały kompleksy, maski i tak dalej. Ja byłam bardzo cyniczna. Tak naprawdę po prostu w moich żyłach płynął cynizm, a nie krew. Tak mogłabym powiedzieć. I pamiętam taki moment, byłam w akademiku, waletowałam tam. I tam przyszła dziewczyna, która z moimi koleżankami zaczęła rozmawiać o Jezusie. Pojawiło się hasło Jezus. Ja się zainteresowałam. Oczywiście zaczęłam podważać to, co ona mówi, dawać jej tak w taki słodko-zjadliwy sposób do zrozumienia, że to takie prymitywne i w ogóle takie, no takie naiwne w ogóle mieć takie poglądy, że trzeba być otwartym i tak dalej. Ja tak teraz skracam, ale ja po prostu, to był jad. To, co ja do niej sączyłam, to był jad. A ona ciągle powtarzała coś takiego, że nad nią jest klosz ochrony, że Bóg roztacza nad nią klosz ochrony, że ona nie wie, Bóg nad nią roztacza klosz ochrony. I posłuchajcie, ja wieczorem, ona sobie poszła, a ja leżałam wieczorem w łóżku. Ja nie rozumiałam, o co chodzi, ale tak mnie irytowało. Co ona z tym kloszem ochrony? Co ona z tym kloszem ochrony? I po prostu mnie to wkurzało. Wróciłam i za jakiś czas ja się narodziłam na nowo. Tak jak mówię, skracam. Przyszłam do pewnego kościoła, gdzie się narodziłam na nowo. Pierwsza osoba, na którą wpadłam, to była ona. A jak już byłam w tym kościele jakiś czas, to od innej osoby z tego kościoła dowiedziałam się, że ta właśnie dziewczyna po tej wizycie w akademiku wróciła i się rozpłakała i powiedziała, że tam była taka jedna, która ją zmieszała z błotem. I to chodziło o mnie. Ja dzisiaj jestem wierzącą osobą. To jest ku zachęcie każdemu. Nie przejmuj się, że ci ktoś po prostu przyłoży w tłaszcz, tak jak śpiewaliśmy. Gdyby ona wtedy nie podzieliła się tym, gdyby ona nie była właśnie, miała takiej postawy, to może by mnie dzisiaj tu nie było. Bo to naprawdę, po prostu ja wieczorem leżałam, nie mogłam zasnąć, co ona z tym kloszem ochrony. Takie proste słowo, niby nic nieznaczące, żaden przekaz Ewangelii. Ona mówiła o kloszu ochrony, nie wiem dlaczego tak mówiła, ale to mnie po prostu dopadło. I jest jeszcze druga rzecz w tym kontekście, chcę wam powiedzieć. Jest jeszcze, właściwie to do tego kościoła trafiłam przez osobę z mojego roku na studiach. I no, tak jak mówię, skracam. Więc jak już byłam narodzona na nowo, to od innej koleżanki dowiedziałam się, że ta moja koleżanka z roku, zapytana przez nią, no co tam słychać, jak tam w ogóle u ciebie, jak ludzie na roku i wszystko, ona mówi, ja wiesz, część to ateistki, część katoliczki, a jedna to tak miesza z New Age. I chodziło też o mnie. Ku zachęcie, że naprawdę, żeby się dzielić Ewangelią, nie zważając na to, co nas spotyka ze strony tych ludzi. I ja też miałam w czasie uwielbienia coś takiego, takie przekonanie, żeby też powiedzieć to, że za darmo wzięliście, za darmo się dzielcie. Otrzymaliśmy za darmo. Dzielmy się za darmo. Dzielmy się tym, co otrzymaliśmy za darmo. Mamy prezent, dzielmy się tym prezentem. To jest bardzo ważne. I jeszcze chciałam do tego nawiązując powiedzieć, że często za tym, że nie głosimy Ewangelii, ja to zrozumiałam niedawno, często za tym, że nie głosimy Ewangelii, stoi niskie poczucie własnej wartości. Ja na przykład miałam coś takiego, że miałam stres, że w ogóle miałam jakieś takie, to było podświadome, że ja potrzebuję bronić Boga, ale do mnie dotarło, że nie potrzebuję bronić Boga. I miałam jakieś takie lęki, że nie będę wiedziała, co odpowiedzieć, jak zareagować. To było podświadome. Ale też wam powiem, nie wiem, czy wyście słyszeli to nauczanie. Mi ono bardzo dużo dało w tym cyklu, jak być uczniem Jezusa Chrystusa. Artur na jednej sesji powiedział coś takiego. O trzech zasadach. Po pierwsze, potrzebujesz tylko Boga i nie potrzebujesz żadnego człowieka. Po drugie, nie jesteś nikomu do niczego potrzebny. Ani Bogu, ani człowiekowi, ani żadnemu zwierzęciu. Nikomu nie jesteś do niczego potrzebny. Po trzecie, jesteś równy każdemu człowiekowi. Nikt nie jest od ciebie lepszy, nikt nie jest od ciebie gorszy. I wiecie co? To zakliknęło w moim wnętrzu. Ja czułam, że jak wzięłam, bo ja to wchłonęłam w siebie, ja całą sobą to wchłonęłam i uczyniłam to moim wyznaniem. Uczyniłam to moim wyznaniem. I ja zobaczyłam, jak to mnie przemienia. I bardzo szybko te zmiany nastąpiły. Coś przekliknęło. Myślę, że to jest związane z poczuciem własnej wartości. I ja na przykład głosząc, ja tym się ostatnio dzieliłam, jak głoszę teraz Ewangelię, ja mam z tego frajdę. Ja się nie boję, że mnie ktoś zaskoczy.
W najgorszym razie po prostu wyjdę na głupka. Rozumiecie? Już mnie to nie obchodzi. I to jest genialne. To daje ogromną wolność. I jeszcze muszę to powiedzieć w kontekście tego, co powiedziała Iza. Bo nad tym słowem się zastanawiałam, czy się dzielić, czy się nie dzielić. Ale przez to, co ona powiedziała, ja się tym jeszcze jedną rzeczą chcę podzielić. Wczoraj, jak się modliłam, wczoraj albo przedwczoraj, miałam taki obraz, że są ludzie w kościele, którzy są tak jakby byli w zamkniętym pokoju i są zamknięte drzwi, a po drugiej stronie stoi demon i te drzwi podpiera, żeby oni nie wyszli. I że chodzi o to, żeby napierać na te drzwi, żeby być cierpliwym i wytrwałym i po prostu walić w te drzwi, aż one się z hukiem otworzą. To może się nie zatać za pierwszym, za drugim razem, ale chodzi o to, żeby się nie zniechęcać. I tak naprawdę ja się zastanawiałam, co to znaczy walić w te drzwi. I w zasadzie to co powiedziała Iza, komponuje mi się z tym, co odebrałam, bo to właśnie o to chodzi, żeby napierać w swojej komorze. Z jednej strony być wytrwałym w decyzjach i krokach wiary, ale że to się zaczyna od po prostu komory, to się zaczyna od tej relacji z Bogiem, relacji zaufania. I bo ja wiem, słuchajcie, te drzwi, nie wiem, kto się z was zmaga z tym, ale te drzwi, one będą musiały puścić, a diabeł będzie musiał odskoczyć i się przeturla. Te drzwi runą z hukiem, ale bądź wytrwały. Po prostu nie zniechęcaj się, że walnąłeś raz i się nie otworzyły, walnąłeś drugi i się nie otworzyły. Może cię ręka boli, walnij trzeci, czwarty. Nie bój się tego bólu, bo to jest właśnie ból przełomu.